Witajcie. Za kilka dni pamiątka umarłych. Być może razem z rodzicami odwiedzicie cmentarze, odwiedzicie groby waszych bliskich, może babci, dziadka, cioci albo wujka. Postawicie na nich kwiaty. To dobra okazja, żeby porozmawiać o śmierci. Dorośli bardzo często boją się z dziećmi rozmawiać o śmierci. Nie chcą zabierać ich na pogrzeby. Tymczasem Pan Jezus mówi, że kto wierzy w Niego, choćby i umarł, żyć będzie. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zrobili sobie wspólny spacer po cmentarzu i porozmawiali troszkę na temat śmierci, na temat umierania, a przede wszystkim na temat życia wiecznego w niebie. A czy Biblia mówi coś na temat śmierci? Biblia opisuje trzy historie, w których Pan Jezus przywrócił życie umarłym ludziom, czyli ich wskrzesił. Pewnego razu Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami szedł do małego miasteczka o nazwie Nain. Kiedy zbliżał się już do bram miasta, zobaczył, że z miasta wychodzi akurat tłum ludzi, a na przodzie idą mężczyźni, którzy niosą nosze. Na tych noszach leżał młody człowiek, młody chłopak, który umarł, a obok niego szła jego mama i bardzo płakała. To był jej jedyny syn, a teraz szła odprowadzić go w ostatnią drogę na cmentarz. Panu Jezusowi zrobiło się bardzo przykro, że ta kobieta traci właśnie swojego jedynego syna. Podszedł do niej i powiedział: nie płacz. Potem dotknął się noszy i powiedział: młodzieńcze, mówię ci, wstań. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, bo nagle na słowa Pana Jezusa młodzieniec ożył i wstał ze swoich noszy. Innym razem pewien człowiek o imieniu Jair, który był przełożonym świątyni, przybiegł do Pana Jezusa z ogromną prośbą. Jego córka umierała. Więc Jair prosił: Panie Jezu, proszę, pomóż, aby moja córka wyzdrowiała. Jest bardzo, bardzo ciężko chora, a jest taka malutka. Pan Jezus wybrał się razem z Jairem w drogę do jego domu, ale po drodze zaczepiła go jeszcze pewna kobieta, która również chciała być uzdrowiona. Poza tym za Panem Jezusem szedł wielki tłum ludzi. Droga trwała więc chwilę czasu. W tym czasie niestety mała dziewczynka zmarła. Przybiegli więc słudzy Jaira, aby powiedzieć mu: nie fatyguj już nauczyciela. Już nie ma potrzeby, aby Jezus przychodził do twojego domu. Twoja córka już nie żyje. Pan Jezus powiedział jednak: nie martwcie się, ona żyje, ona tylko śpi. Ludzie wyśmiali Pana Jezusa, bo przecież dobrze wiedzieli, że córka Jaira umarła. Pan Jezus też o tym wiedział, ale wiedział też, że Boża moc może wskrzesić nawet kogoś, kto umarł. Poszedł więc do domu Jaira. Zabrał ze sobą tylko trzech uczniów, a wszystkim pozostałym kazał zostać. Do izby, w której leżała dziewczynka, zaprosił matkę i ojca dziewczynki i swoich uczniów. A kiedy byli już w środku, powiedział: dziewczynko, mówię ci, wstań. I wiecie, co się stało? Dziewczynka usiadła na łóżku. Wszyscy byli w szoku. Co się stało? Pan Jezus ma moc uzdrawiać, ale ma też moc wskrzeszać zmarłych? Tego wcześniej nie widzieli. Wszyscy chwalili Pana Jezusa i chwalili Boga, który ma ogromną moc. Innym razem Pan Jezus dostał informację od swoich przyjaciół, od Marii i Marty, że ich brat ciężko choruje. A potem nadeszła informacja, że Łazarz zmarł. Pan Jezus
Nie poszedł jednak od razu do Betanii, w której mieszkali jego przyjaciele, ale poczekał jeszcze, aż minęło 4 dni od śmierci Łazarza. Wszyscy stracili już nadzieję, ale Jezus powiedział do siostry Łazarza, do Marty: nie martw się, twój brat zmartwychwstanie. Marta odpowiedziała mu: tak, wiem, zmartwychwstanie w niebie, czyli w czasach ostatecznych. Ale Jezus odpowiedział Marcie wtedy: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A potem poprosił, aby zaprowadzono go do grobu Łazarza i odsunięto wielki głaz do pieczary. Ludzie byli przerażeni. Łazarz leżał w grobie już 4 dni, a Pan Jezus chce, żeby otworzyć grób? Ale Pan Jezus wiedział, co robi. Pan Jezus zapłakał nad śmiercią Łazarza, pomodlił się do Pana Boga i poprosił o Jego moc, a potem powiedział: Łazarzu, wyjdź. I wiecie co? Dokładnie tak samo jak w przypadku młodzieńca z Nain i córki Jaira. Łazarz wyszedł z grobu, jeszcze owinięty bandażami, ze spętanymi rękami i nogami. Stanął żywy przed wszystkimi ludźmi, którzy na to patrzyli. Dzisiaj Pan Jezus nie wyciąga ludzi z grobów, ale daje życie wieczne każdemu, kto w Niego wierzy. Tak jak powiedział Marcie: kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Tu na ziemi wszyscy musimy umrzeć, bo nasze ciało jest chorowite i słabe. Kiedyś się starzeje i musi umrzeć. Ale jeśli wierzymy w Pana Jezusa, jeśli Jemu ufamy, jeśli Go kochamy, nasza dusza nie umrze nigdy. Ale kiedy nasze ciało umiera i zostaje pochowane w grobie, wtedy Pan Jezus staje nad naszym grobem i daje życie wieczne naszej duszy. Zabiera nas do nieba, abyśmy tam mogli żyć na zawsze. Czy wierzysz w to? A ja mam pytanie. Jak stajemy nad grobem, to o co mamy się modlić? Ewangelicy nie modlą się za dusze zmarłych. Wierzymy, że jeśli ktoś kochał Pana Boga za życia, Pan Bóg po śmierci otwiera dla niego niebo bez naszych modlitw. Ale kiedy stajemy przy grobach naszych bliskich, możemy Panu Bogu dziękować za życie tych, którzy od nas już odeszli. Możemy dziękować za to, że byli z nami, za to, że mogliśmy się od nich uczyć i że mogliśmy spędzać z nimi czas. Jeśli jest okazja, zapytam jeszcze Nietzsche, mamy je stawiać czy nie stawiać? Jak to z nimi jest? Groby naszych bliskich bardzo często ozdabiamy kwiatami. To symbol tego, że pamiętamy o nich i że jesteśmy wdzięczni za ich życie, za czas spędzony z nimi. Niektórzy na grobach stawiają także znicze. Znicz to ogień. To światło. Światło, które przypomina nam o tym, że Pan Jezus jest światłością świata i że kto idzie za tą światłością, którą jest Pan Jezus, ten będzie żył na zawsze. Na moim cmentarzu znajduje się nagrobek w kształcie drzewa. Popatrz, ja mam drugi. Ciekawe, co znaczy nagrobek w kształcie drzewa. Drzewo jest pięknym obrazem zmartwychwstania. Kiedy na jesień gubi swoje liście i odkrywa puste, gołe gałęzie, wydaje się, jakby umierało. Ale chociaż w zimie drzewo jest zupełnie gołe i nie ma żadnych liści, nie ma w nim życia, na wiosnę odradza się z nowymi pąkami, z nowymi kwiatami, z nowymi owocami w lecie i pokazuje, że
tak samo my, kiedy umrzemy tutaj na ziemi, na nowo odrodzimy się w niebie, gdzie będziemy żyć już z Panem Bogiem na zawsze. Myślę, że poruszyliśmy dzisiaj bardzo ważną sprawę. Jeśli zrozumie się temat śmierci, przestanie się jego bać. Co byście powiedzieli na to, żeby zrobić własny strojek na grób? Zapraszam Was do warsztatu Cieśni Józefa. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić strojek na grób. Już niektóre półprodukty przygotowałam sobie wcześniej. Przede wszystkim potrzebujemy taką gąbkę. To jest specjalna gąbka do układania kwiatów. Zielona jest do żywych kwiatów, a szara jest do kwiatów wysuszonych albo sztucznych. Najlepiej kupić ją w kwiaciarni i też wszystkie inne rzeczy, które mam tutaj, też kupicie w kwiaciarni. Kupiłam sobie takie naturalne dekoracje. O. Powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, co to jest, ale zawsze pięknie wygląda w strojkach. Kupiłam też sztuczne kwiaty, sztuczne liście, a potem wybrałam się na spacer i nacięłam trochę tui, trochę suchych kwiatków i gałązki z drzew. Zaczynamy od bazy. Naszą bazą będzie choina. Zaczynamy od wbijania gałązek w tą naszą gąbkę florystyczną. Fajnie, jeżeli jest kształt naszego wianka taki troszkę podłużny, więc dłuższe gałązki wybieramy na węższe strony gąbki, a na te szersze strony gąbki będziemy dawać mniejsze choinki. Kiedy mamy już zrobiony kształt wianka, teraz wbijamy kwiaty. One będą naszymi głównymi bohaterami. Jeden kwiatek na środku i dwa w linii prostej, tak żeby podkreślić ten podłużny kształt wianka. I teraz zostaje nam dekorowanie, wypełnianie tego wianka. Włożę najpierw jesienne liście. I uzupełnię je suszonymi kwiatami. Całość wypełnię dekoracjami z suszu. Pięknym wykończeniem mojego wianka będzie kokarda, którą przykleję na gorący klej. Tak przygotowany wianek można popryskać lakierem do włosów albo lakierem bezbarwnym i jest gotowy, żeby położyć go na grobie. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia za miesiąc. Cześć!